ई <laughs> Yo!

Star Channel. Witam Was bardzo serdecznie podczas kolejnego i myślę sobie niezwykle ekscytującego odcinka. Kochani, co się dzieje? Ekscytująca recenzja paletki do e, cieni do powiek od Diora. Słuchajcie, Dior. Show 5 Couleurs. Jest to limitowana edycja, która wyszła z okazji zbliżającej się jesieni roku 2023. Postanowiłem, ponieważ jeszcze nie miałem okazji testować cieni do powiek w nowej reformulacji, czyli takiej, która jest pozbawiona talku, Postanowiłem, że damy nura i zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Dlatego też kochani tak, jeśli to jest coś co was interesuje, serdecznie zapraszam do podłączenia się do mojego kanału, na którym celebrujemy różnorodność bo przecież różnorodność sprawia, że wszyscy jesteśmy inni, piękni, cudowni wyjątkowi. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Dzisiejszą gwiazdą jest Dior wraz ze swoją limitowaną kolekcją, edycją paletka cieni do powiek. Serdecznie zapraszam, zaczynamy! Tak więc kochani jesteśmy z powrotem gotowi do zabawy makijażem. Jak już wspomniałem naszą gwiazdą jest ten oto produkt od Diora, czyli paletka pięciu cieni do powiek w edycji limitowanej. E, mój odcień, nie wiem czy to będzie widać, pie, który e, tutaj jest, jest 523 Beige Couture. Tak prezentuje się ten produkt. No i mamy tutaj do czynienia z wyjątkowymi, niesamowitymi, niezwykłymi cieniami, pięć cieni do powiek i ta akurat ten, akurat kolory jak najbardziej mi odpowiadają, jak kto woli. Jak to uważa, jak zobaczyłem te cienie to stwierdziłem tak, to zdecydowanie mogą być bardzo interesujące cienie na dzienny makijaż, dlatego też bardzo chętnie sobie to spróbuję, zobaczę, przetestuję jak to będzie wyglądać. W tej całej kolekcji wyszły dwie paletki. Druga paletka ma takie żywsze kolory, zdecydowanie ciemniejsze. To już zdecydowanie nie jest moja bajka, dlatego spośród dwóch paletek, pięciu cieni do powiek wybrałem sobie właśnie tę, która jest, ma odcień 523 beż Couture. <ścoughs> dlatego też kochani weźmiemy się do rozpakowywania i no wyłania się przepięknie, przy okazji słuchajcie, no, to jest ma mag magnes na palce, nie, to jest tak pięknie glossy, więc to jest magnes na palce ale wyłania się przepiękna paletka, Wo w ogóle trzeba stwierdzić też jedną ważną rzecz, że Dior całkowicie zmienił swoje logo i zmienia konsekwentnie logo w swoich produktach, y dzieje się to po prostu to się dzieje i teraz mamy wszystko w takich właśnie literach napisane, czyli w e, wielkich literach. E, kochani, tutaj jest z kolei taki bardzo, taki niby guziczek, czy coś. <laughs> I otwieramy. I wyłania się nam produkt. Słuchajcie, tak to wygląda. I teraz tak. Pierwsza rzecz. To śmieszne, słuchajcie, to jest pacynka pędzelek, ale nawet to ma, słuchajcie, logo Diora. Nie wiem, ja tego nie będę używać, mam swoje własne narzędzia, no ale jak jesteście na jakichś wakacjach czy coś, zapomniście pędzelków, może coś takiego Wam pomoże. No i drugi taki pędzelek śmieszny. <śmiech> <śmiech> Szok. No i tak w takim razie, słuchajcie, prezentuje się... Yy, yy, prezentuje się, prezentują się kolory i odcienie i teraz jest taki trend na kawę latte i słuchajcie, jest tutaj też bardzo ładne takie wykończenie i wpraska tutaj tych cieni, które wygląda jakby to nie był sweter czy coś takiego, coś dzierganego, bardzo fajne. I słuchajcie, oprócz tego oczywiście, że Dior zmienia swoje logo, Zmienia również formulację, co uważam, że jest to niezwykle kosztowne posunięcie, jeśli chodzi o Diora, ze względu na to, iż y, wszystkie cienie, tak, tak mi się wydaje, że y, cienie do powiek w poprzedniej formulacji zawierały talk. Talk jest dosyć kontrowersyjnym składnikiem na rok 2023 ze względu na to, iż uważa się w opinii internetu, że talk może mieć domieszki asbestu, a asbest jest rakotwórczy. W związku z czym wiele firm, ażeby nie ryzykować, Pozbywa się konsekwentnie talku ze swoich formulacji, starając się zastąpić to czymś innym. I tak właśnie mamy tutaj do czynienia z, takim cien z takimi cieniami do powiek, które już nie są na bazie talku. W związku z czym, jak one się będą zachować, jak zachowywać, jak będą wyglądać na powiece, tym, tym się właśnie przekonamy. Dlatego też, kochani, zabieramy się. Do aplikacji i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na samym początku wezmę sobie taki puszysty, kochani, pędzelek. I tu jest taki środkowy cień, taki różowawy. I po prostu nabieram. I a, aplikuję, słuchajcie, na y, tutaj na załamanie. Przy okazji. Jeszcze tutaj sobie wyrównam troszeczkę mój primerek w postaci korektora od Milk Makeup i możemy w takim razie aplikować. I ja to tutaj będę aplikować na głównie, bo widzicie, moje po prostu brwi i moje kości tutaj są dosyć do przodu. Moje oczy są bardzo głęboko osadzone. I ja bardzo często makijaż po prostu muszę wykonać na kości tutaj brwiowej. <laughs> Ale dobra, słuchajcie, coś się pojawia. Pojawia się bardzo taki, taki odcień ładny, cielisty. Coś jest. Jeszcze, jeszcze jeden raz. Myślę sobie, że więcej nie trzeba, żeby tutaj też nie przedobrzeć. Tak. Dobrze. Myślę sobie, że to mamy. Widać różnicę. Subtelność. I myślę sobie, że to też jest ważne i to też trzeba wspomnieć. Mianowicie, że cienie do powiek od Diora są subtelne ze względu na to, iż makijaż francuski jest delikatny, jest subtelny. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję pójść ulicami Paryża, to będziecie widzieć przepiękne kobiety, które no czasami to nawet nie jesteście w stanie powiedzieć, że mają one makijaż. Jest on tak delikatny i tak subtelny. Makijaż od Diora, ten, który widzi się na wybiegach, pokazach mody, również jest bardzo subtelny. Również jest bardzo delikatny. Tutaj nie mamy do czynienia z cieniami Pat McGrath i oczami wielkimi jak żaba. I cieniami takimi mo, mo, mocno oczo i wiadomo, o co chodzi, bijącymi w oczy. Tylko że to jest wszystko bardzo subtelne. I ja też bardzo mi się marzyło, żeby zobaczyć, na czym polega fenomen tych subtelnych makijaży. I taki też dzisiaj będę wam proponować tą oto paletką. Więc dobrze, kochani, jest coś. Jest coś, ale jeśli jesteście osobami, które szukają mega napigmentowania, tutaj tego nie znajdziecie i myślę sobie, że nie znajdziecie w żadnej spale, w palece do oczu z Diora, gdyż jest tutaj ta subtelność. Dobrze, w takim razie wezmę sobie kolejny pędzelek i wezmę sobie tutaj ten najjaśniejszy. Nałożę go. I nałożę go sobie tutaj wewnętrzny, wewnętrzny kącik. Pojawia się lekkie rozjaśnienie tego wewnętrznego kącika. Ładnie. I jak już powiedziałem, i przypuszczalnie jeszcze będę się powtarzać wielokrotnie. Mamy tutaj do czynienia z subtelnością, z delikatnym cieniowaniem. Dobrze, w takim razie teraz, kochani, wezmę sobie tutaj ten odcień, który jest zaraz obok i wezmę sobie taki pędzelek. Nałożę go i nałożę go tutaj mniej więcej tak gdzieś na środkową część oka. Dobrze. Coś jest, coś się pojawia, i w takim razie wezmę sobie jeszcze kolejny pędzelek, i wezmę sobie tutaj ten ciemniejszy brąz, i nałożę go sobie na zewnętrzny, zewnętrzny kącik. Oka? Zobaczymy, co to da. I wyciągnę sobie troszeczkę po prostu to oko. Ładnie. No, coś się pojawia, zdecydowanie widać. Ten ciemniejszy bardzo ładnie tutaj się łączy z tymi pozostałymi. Dobrze. Ładnie. I teraz w takim razie wezmę sobie taki precyzyjny pędzelek i wezmę sobie tutaj też ten brąz. I nałożę go troszeczkę dosłownie tutaj w, w zewnętrzny kącik. A żeby go troszeczkę tak tu podkreślić. Tę strefę. Okej. Okay. Jest. Widać. I teraz słuchajcie kochani, wezmę sobie taki zupełnie taki, taki maluśki, maluśki pędzelek i zanurzę sobie ten maluśki pędzelek w tym najciemniejszym brązie. Delikatnie. I teraz zrobię sobie coś takiego i niczym eyeliner y, najbliżej strefy y, tam, tu, gdzie mam rzęsy. Ok? Zobaczcie. Tak to mniej więcej sobie. Tutaj rozprowadzę ten ciemny brąz. Troszeczkę go sobie tu rozmaruję. Ciężko się maluje oczy, powiem Wam szczerze. Do kamery. Zawsze jakiś taki challenge, ale okej. Okay. I tak to mniej więcej wygląda. Dobrze. Słuchajcie, coś się dzieje. Coś się wydarzyło na oku, dlatego też pozwólcie, że się zbliżę, ażeby wam pokazać cieniowanie, czyli tak to wygląda, tak wygląda jeszcze niezacieniowane, bardzo subtelne, jeszcze raz, subtelne i delikatne. Dlatego też, kochani, ażeby zyskać troszeczkę czasu, pozwólcie, że zaaplikuję to samo na drugie oko, zrobię ostateczne jakieś takie poprawki i zaraz do was wracam na pierwszy check-in z wykończonym lukiem. No i dobrze kochani, a więc jesteśmy z powrotem z wykończonym lookiem. Makijaż marką Dior, e, paletka w edycji limitowanej wypuszczona specjalnie ze względu na zbliżającą się jesień roku 2023 paletka, która nazywa się beża kuciur. No, i kochani, moja osobista, własna wersja tego niezwykle trendy makijażu e, odcieniami kawa late. <laughs> Czyli co? No, kochani, niby coś się wydarzyło, niby nic się nie wydarzyło, a jednak coś. I uważam, że bardzo ładnie wyszedł naprawdę ten look. Jeszcze raz podkreślam, tak jak to jest we francuskim makijażu, subtelnie. I delikatnie. W związku z czym pozwólcie, że się zbliżę, a żeby Wam pokazać. Oczywiście maskara doszła, troszeczkę kredeczki doszło, no to to już wi to wiadomo, żeby podkreślić troszeczkę to oko. No ale samo cieniowanie przepięknie, tam gdzie ma się troszeczkę świecić, się świeci, reszta jest taka dosyć matowa, myślę sobie, że jedyna rzecz i zastrzeżenie to jest to, że nie ma tutaj żadnego takiego super mega błysku, albo takiego mieniącego się brokatu, troszeczkę mi to zabrakło, gdyż ze względu na to iż tu mamy wykończenia matowe satynowo matowe i ewentualnie perłowo matowe chciałbym, żeby troszeczkę było więcej tego blasku i błysku tutaj akurat w tych cieniach tego się nie znajdzie, niemniej jednak to, co udało się z niej wycisnąć, jest jak najbardziej bardzo ładne, dzienny, piękny makijaż, który kusi, który zwraca uwagę, który no tak, powiem wrażenie, że nawet powiększyło mi się oko, wygląda to naprawdę bardzo ładnie i w moim osobistej ocenie bardzo zacnie. Dlatego też kochani, pierwszy czekin został e, zrobiony, zakończony. Teraz serdecznie zapraszam Was na drugi czekin na świeżym powietrzu. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać. Chociaż powiem Wam szczerze, że pogoda jest dzisiaj bardzo kapryśna. Oby nie było niespodzianek, zobaczymy. No, a potem spotkamy się na ostatecznym trzecim czekinie, gdzie po prostu sprawdzimy sobie trwałość tych cieni, jak one długo. Przetrwały i czy utrzymały się na oku. Dlatego też, tak kochani, teraz serdecznie zapraszam Was na check-in na świeżym powietrzu. Zobaczmy, jak ten przepiękny makijaż prezentuje się na zewnątrz w naturalnym świetle. Serdecznie zapraszam. Ejka, kochani. <laughs> Star starczale, witam Was bardzo serdecznie podczas tego czekinu na świeżym powietrzu. Świeże powietrze postanowiło być dzisiaj niezwykle głuśne, dmucha wiatr, a ponadto tutaj pada! Naprawdę pada i ja tutaj sterczę pod tym drzewami, ażeby schronić się przed tym deszczem, no bo ten czeki no obiecałem na świeżym powietrzu, więc mamy co mamy, bo już lepiej się nie da po prostu. Więc kochani, pozwólcie, że szybko się zaprezentuję, bo trzeba uciekać do studia, bo tutaj naprawdę pada. Soczyście, soczyście pada ten deszcz. Więc kochani, tak prezentują się, prezentuje się paletka cieni w edycji limitowanych od... W edycji limitowanej od Diora. No, co uważacie? Słuchajcie z bliska, jeszcze raz Wam się pokażę, bo oczywiście Wasza opinia jest jak najbardziej, bardzo ważna. Dlatego też, kochani, tak to się wszystko prezentuje. No a teraz co? No, Moknę. Moknę, dlatego też uciekam do studia i widzimy się na ostatecznym czekinie, trzecim czekinie, którym. Po prostu zobaczymy sobie, sprawdzimy sobie żywotność tych cieni i to, jak się prezentują po godzinach noszenia. Dlatego ja uciekam i zaraz widzimy się. Już będę suchy. Widzimy się w studiu. No, lecę. Hejka, kochani. Pary Star Channel witam was bardzo serdecznie podczas tego ostatecznego check -inu. Kochani, no, jest już późno. Słuchajcie, ten ostatni czekin in rozciągnął się do prawie północy. Mamy po 11, więc pora się zaprezentować, zmyć i, i powoli iść spać. <laughs> więc tak, kochani, słuchajcie, no, yy, zaprezentuję się, pokazuje się wam z bliska, żebyście na samym początku mieli swój własny oś z osąd, jak wyglądają te cienie po, no, praktycznie 10 godzinach noszenia. No, blisko na pewno tych 10 godzin. Dlatego, kochani, tak wygląda ten look pokazuje się z każdej możliwej strony, ażebyście żebyście zobaczyli, no i kochani, jakie jest moje zdanie? Podoba mi się, podoba mi się. Uważam, że ta paletka e, tutaj Dior Show Five Colors, czyli pięciopak, powinienem powiedzieć quint, to się nazywa po angielsku, w którym mamy pięć różnych e, cieni, no robi robotę. Fajnie wyglądają oczy, fajnie są podkreślone, wszystko jest tak jak należy, takie jest tutaj są te cienie. Ale myślę sobie, że najważniejsze pytanie jest dla kogo jest ta paleta, bo jeżeli jesteście osobami, które są przyzwyczajone do mocnych kolorów, do tego, że praktycznie nakłada się i już jest ten kolor. No tutaj z tą paletką tak nie jest do końca. Ona prezentuje bardziej ten taki typowy francuski typ makijażu, czyli makijaż yy, no make-up, czyli takie sais quoi, czyli takie masz coś, ale może jednak nie masz. Jest to... Nie tyle co słabo napigmentowana, bo to nie jest takie odpowiednie słowo, ale nie jest to mocno napigmentowana paleta. Trzeba się nią troszeczkę pobawić, ażeby osiągnąć ten efekt, ale z drugiej strony to jest też fajne, bo ma się kontrolę nad tym makijażem, że można go budować i efekt, jak widać, jaki można osiągnąć, jest jak najbardziej fajny. To jest taki typ makijażu który ja osobiście lubię, którego szukam i cieszę się, że w tej limitowanej edycji, w tej paletce, która została wypuszczona na jesień 2023, jeszcze raz przypomnę, odcień 520, 523 Beige Couture, udało mi się to znaleźć. Można fajny, naprawdę dzienny makijaż zrobić, można wyłącznie użyć tylko tego cienia na całej powiece, ten na zewnątrz Y, może troszeczkę blasku y, na środku, y, tutaj zrobić liner i po prostu mamy przepiękny look. Ja staram się wykorzystać wszystkie cienie, dlatego to wszystko tak wygląda, ale można też pominąć ten środkowy i wykorzystać tylko te na zewnątrz, bardzo przepiękny i wyjątkowy look. Myślę sobie, że jedyna rzecz, co mi by tutaj ewentualnie zabrakło, to jakieś taki naprawdę mocnej błyskotki, bo są to cienie matowo lub matowo-satynowe, ewentualnie bardzo delikatne, perłowe. Nie ma tutaj takiej błyskotki, takiej, która dałaby taki puf, no ale myślę sobie, że to też było zamierze, zrobione zamierze, zamierzone, ażeby to tak właśnie wyglądało i dały ta, dało taki efekt. Więc jeśli ktoś by mnie zapytał, co ja uważam, no to powiem Wam, że ja sam osobiście yy, da, yy, chciałem powiedzieć, że Pary Star Channel daje zielone światło tej paletce Giora yy, w, w pięciu różnych odcieniach. Jest to paletka, która mi osobiście jak najbardziej odpowiada. Niemniej jednak przekazałem Wam te wszystkie informacje. Jeśli jesteście osobami, które są przyzwyczajone do cieni, do powiek, które mają mocną pigmentację, od razu od samego początku ta paletka taka nie jest. Ona jest delikatna, ona jest subtelna i cienie można budować, trzeba troszeczkę się y, tym nabawić, ale efekt, jaki można otrzymać na oczach, jaki jest pożądany, jest jak najbardziej fajny, bardzo sympatyczny i w moim osobistym przekonaniu, w mojej opinii, to mi się podoba. Niemniej jednak, jak już się wielokrotnie powtarzam, jeśli jesteście osobami, które lubią mocno napigmentowane cienie, to ta do takich nie należy. Francuski make-up należy do delikatnych i subtelnych makijaży i takie próbuję promować na swoim kanale. Dlatego ja w swojej własnej osobistej opinii mówię, że Pary Starczana daje zielone światło paletce od Diora. Czy to jest paletka dla Was? Nie wiem. Ale liczę, że te informacje, które Wam przekazałem, będą Wam pomocne w podjęciu decyzji, czy to jest produkt dla Was. Hejka, kochani! Stop! Aktualizacja. <laughs> to jeszcze nie koniec tego odcinka, słuchajcie, ale uważam, że jest to informacja, która musi się pojawić na moim kanale, w szczególności w tym odcinku. Kochani, bo co się wydarzyło? <laughs> No, ono się wydarzyło. Słuchajcie, ja kocham Diora. I po, naprawdę, i myślę sobie, że nie jest to żadna tajemnica. Myślę, że jeśli widzicie, ile produktów Diora pojawia się na moim kanale, no to myślę sobie, że łatwo jest stwierdzić, że ja kocham Diora. W związku z czym, jeśli ja mam e, okazję e, recenzować produkty Diora, no to po prostu jestem, jestem podekscytowany niesamowicie. I podczas dnia w którym nakręcałem recenzję tej oto paletki. No to słuchajcie, no to była niezwykła ekscytacja. No, nałożyłem, pięknie wyglądało. Wyszedłem na zewnątrz, również pięknie wyglądało. Pod koniec dnia, również pięknie wyglądało, więc oczywiście podczas tej recenzji dałem zielone światło. No ale potem przyszedł inny dzień, i ja biorę tę paletkę, nakładam, nakładam. I tak w połowie dnia to już nie wygląda tak fajnie. Jakoś tak ciężko, jakoś tak teksturalnie, jakoś tak inaczej. Mówię, mm, o co chodzi? No i mówię, no to jeszcze raz spróbuję, słuchajcie, i inny dzień z kolei. No i nakładam primery, nie primery, e, inglota, eyeshadow keeper czy coś. No i znowu tak jakoś dziwnie wyglądało. Już w szczególności pod koniec dnia, że już mi się nie podobało. I... I mówię, kurczę, no, y, jeśli daje się zielone światło jakiemuś produktowi, to stuprocentowo się podpisuje pod tym produktem. A tym razem wychodzi tak, że ja nie mogę się podpisać stuprocentowo, bo ta paletka jest troszeczkę nierówna. I w rezultacie wyszła taka niewielka konfuzja. <gry> bo ja tak naprawdę nie wiedziałam czy to jest wina tej paletki i tych cieni czy ja coś źle robię, czy ja coś źle aplikuję czy ja używam jakieś inne pędzelki czy coś, czy jest to po prostu wina moich powiek, które czasami się przetłuszczają i które sprawiają po prostu, że no, no nie lubią po prostu jak się na nie, na nie coś e, nakłada, moja strefa w ogóle do oczu i dookoła oczu jest bardzo kapryśna, naprawdę bardzo trudna no i doszło do tego, że w pewnym momencie te cieni nie wy wyglądały podczas innych dni i aplikacji tak dobrze, jak wyglądały podczas dnia, w którym nakręcałem ten odcinek. I mówię, kurczę, no ta aplikacja, ta aplikacja, ta aktualizacja musi się pojawić i ja muszę wam o tym powiedzieć, żeby nie było, że ktoś z was kupi tę paletkę i mówi, o kurczę, ktoś mi chyba y, wciska coś, co mi się nie sprawdziło. Też dzielę się z Wami tą informacją, że u mnie też były dni, w którym ta paletka się nie sprawdziła. I nie wiem o co chodzi, kochani. Więc w związku z czym, to co się teraz wydarzyło, na dzień dzisiejszy, jeszcze raz zaaplikowałem te cienie, a żeby stwierdzić dokładnie o co chodzi i na czym polega problem. I nie wiem na czym polega problem, bo dzisiaj znowu wygląda wszystko ładnie. I tutaj, kochani, dzisiaj jeszcze raz chciałam Wam się zaprezentować. Tutaj na tej powiece mamy primer w postaci korektora. No, a tu z kolei wielki szok, bo nie mamy nic: żadnego primera i nie ma różnicy. A jeśli jest, to wygląda na to, że na tej powiece, gdzie nic nie było, żadnego primera, to wszystko wygląda lepiej. I ja tego nie rozumiem. Po prostu, no, wychodzi na to w praniu. Podczas mojego doświadczenia, że ta paletka, jeśli chodzi o swój performance, no, to jest taka nierówna ma swoje dobre dni, bo ma swoje złe dni. I nie wiem, na czym to polega, czy to wynika, jak ja aplikuję, jakie pędzle używam, czy po prostu moja prywatna rzecz, jak zachowują się moje powieki i jak wpływają na performance tych cieni. I druga rzecz, którą chciałbym również jeszcze podzielić, zanim zakończymy jeszcze ten odcinek, to to, kochani, że zresztą, jak teraz widzicie, widzicie na słoczach. Że mamy tutaj do czynienia z pięcioma cieniami, prawda? No oczywiste, quint. Niemniej jednak, kochani, jakby spojrzeć, jakby na to nie spojrzeć, te trzy cienie, no one są tak naprawdę, może tutaj w, w, w prasce wyglądają inaczej, ale yy, na słoczach i na oku już wyglądają bardzo podobnie. I moje osobiste zastrzeżenie jest takie, że jeśli rzeczywiście mamy quint, czyli mamy wyłącznie pięć cieni i dawanie w pięciu cieniach takich cieni, które są bardzo do siebie podobne, no to jest jakby to taka troszeczkę zmarnowana szansa. Fajnie by było, gdyby przynajmniej jeden z tych cieni bardziej się odróżniał, a one po prostu, no naprawdę są bardzo podobne do siebie, co zresztą widać na słoczach. No i potem ewentualnie widać to na oku i ja bym chciał osobiście ażeby ten środkowy cień tutaj był cieniem, który na przykład jest taki jak w, w palecce Charlotte Tilbury w której mamy cztery cienie, ale jeden z nich nazywa się, jest to cień pop jest to taki cień, który jest jakimś takim błyskiem, jakimś takim odznaczeniem, jakimś takim niezwykłą rzeczą. Tutaj po prostu tego nie ma. Tutaj są takie perłowe, ewentualnie satynowe maty. Brakuje właśnie, ażeby tutaj na środku znalazł się taki cień pop może jakiś ekstra błysk, może coś takiego niesamowitego, które by przetransmieniło tę, tę paletkę w coś takiego ekstra, bo sam osobiście uważam, że po prostu mamy tutaj Troszeczkę e, taką straconą szansę, że te trzy cienie są bardzo tak naprawdę podobne do siebie. I to są rzeczy, który, z którymi ja bym się, ja wręcz muszę się z wami podzielić, i stąd ta aktualizacja, kochani, i stąd to, co teraz powiem. Mianowicie, wcześniej oczywiście usłyszeliście, że Pary Star Channel daje zielone światło najnowszej e, paletce do powiek Dior Dior Show 5 e, Couleur e, która została wypuszczona z, z okazji zbliżającej się jesieni 2023, ale kochani niestety muszę powiedzieć, że Paris Star Channel daje pomarańczowe światło tym właśnie cieniom i tej właśnie paletce te wszystkie informacje, z którymi chciałem się z wami podzielić Podzieliłem się z wami i wam przekazałem. Jest to paletka, która, która nie jest perfekcyjna, a dla mnie zielone światło jest dla produktów, które są perfekcyjne i wtedy mogę się pod nimi podpisać. Jest to paletka na OK, i w związku z czym, dlatego zamiast zielonego światła, Pary Star Channel daje pomarańczowe światło tej właśnie paletce pięciu cieni. I myślę sobie, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy, bo to jest bardzo podobna cena, gdybym miał wydać e, kwotę, gdybym miał wydać podobną kwotę na te cienie tutaj od Diora, czy na cienie, na najnowszą paletkę od Nataszy Denony. I need a nude, no to chyba poszedłbym, pomimo mojej ogromnej miłości i sympatii do Diora, poszedłbym chyba jednak w paletkę od e, Nataszy Denony. I need a nude. Więc tak, kochani, to jest wszystko, co chciałem Wam już tym razem przekazać. Jeszcze raz tak wygląda podczas tej ostatniej aktualizacji. E, wyglądają te cienie. Czy są to cienie dla Was? Czy to jest coś, co wyszukacie? To jest, e, mam nadzieję, że te wszystkie informacje, które uważam, że są bardzo istotne, e, które Wam przekazałem, pomogą Wam podjąć taką właśnie decyzję. No i dobrze kochani, więc to by było tym razem na tyle, e, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, bardzo dziękuję za to, że podłączacie się do mojego kanału, na którym celebrujemy różnorodność, bo przecież różnorodność sprawia, że wszyscy jesteśmy inni, ale tym samym piękni wyjątkowi. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do zobaczenia w następnym odcinku. Tymczasem na teraz Mua, buziaczki, trzymajcie się, pa, pa.